Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy w Wiedźmin 3. I tak, moi drodzy, oczywiście kolejny odcineczek z Wiedźmina 3. No dobra, okej, fajnie, wiem, ja już to czytałem to jeszcze przed nagrywaniem, jak wczytywałem grę. Dobra, wiem, byliśmy tam, wiem, byłem tam, znaczy... Ja to tak mówię, kurde, w osobie trzeciej, znaczy w osobie mnogiej, co nie, że byliśmy. Nie wiem, dlaczego tak jest. I tak, moi drodzy, powiem wam tak najpierw, że jest, tak można powiedzieć, 5 zakończeń. Kurczę, ja to chyba źle to trochę porobiłem to. No ale cóż, dobrze, moi drodzy. Może damy radę jakoś zrobić tę misję, co nie dalej. I tak, gdzie jest ta Triss nasza? Ona jest tutaj, widzę cię. Dobra, mam cię. Dobra, ja już to widziałem kiedyś. Mogę ci postawić drinka? W tym lokalu najlepsze są pewnie mydliny. Z Imleritem to był twój pomysł, czy Cyril? Mój. Mój. Kłamstwo przychodzi ci łatwiej niż kiedyś. Jeśli masz zamiar. Mam zamiar powiedzieć, że to miłe, że ją chronisz i dobrze... Nie złościsz się? Myślałem, że będziesz wściekła. Wściekła? O co? Że wsparłeś Ciri w jej decyzji? Czy że walczyliście ramię w ramię i wygraliście? A co, gdybyśmy przegrali? Nie rozmawialibyśmy teraz, a żeńska populacja kontynentu tonęłaby we łzach. Wygraliście. I nie ma co roztrząsać, co by było gdyby. Urocze miejsce. Co ty robisz? Udało mi się ustalić, że Margaritę przetrzymują w oksenfurckim więzieniu. Dotarłam też do człowieka, który z niego uciekł. Niedługo ma się tu zjawić. Co to za człowiek? Wiesz coś o tym uciekinierze? Wiem, że nikomu poza nim nie udało się uciec z Dejret i że szuka go teraz straż całego miasta. Skąd pewność, że można mu ufać? Zaraz się przekonamy. Właśnie wszedł. Myślałem, że drugi Geralt. Ja pierdzielę. No nie, bez kitu. Abifaria? No kimże ty jesteś? Kto pyta? Chcemy porozmawiać. Zaraza. Lepiej za nim biegnij. No chodźżesz tu! Ci ludzie to już naprawdę dziczeją. No pewnie wy dziczujemy, czy jakoś tak. Uważaj no trochę! No właśnie, uważaj ziomuś, no. Kurde, jak to laguje mi w tej chwili ta gra. Jeju, no bez kitu. Gdzie on poszedł? Kurde. Cholera, wszedł na drabinę. Chyba czeka mnie spacer po dachach. Prawie go mam już za panego, ale jeszcze zobaczymy, gdzie on ucieknie. No i co ty? Co ty robisz, ziomuś? No wskakuj, żeż! A mam cię. Szczerze, załatwiłem go. Myślałem, że byłaś z nim umówiona. Powiedziałam, że go znalazłam, nie że się z nim umówiłam. Czego ode mnie chcecie? Zostawcie mnie! Spokojnie, chcemy tylko porozmawiać. A potem sztylet pod żebra i zostawicie mnie w rynsztoku. Przypatrz nam się. Wyglądamy ci na bandytów? No nie bardzo. No właśnie. A poza tym jesteś dla nas o wiele cenniejszy żywy niż Marta. Czyli...
Nie zrobicie mi krzywdy? Nie. Opowiesz nam o czymś, a potem pójdziesz w swoją stronę. Jak tak, to niech wam będzie. Ale może wróćmy do Kuternogi. Lepiej tak nie stać na ulicy. Wino dobrze ci zrobi. Dzięki. Czego chcecie? Dostać się do Deiret. Idźcie do łowców i powiedzcie, że uprawiacie czary. Od razu was wsadzą. Musimy to zrobić tak, żeby nikt się nie zorientował. Opowiesz nam, jak uciekłeś i pójdziesz w swoją stronę. Którędy uciekłeś właśnie? Mówią, że z Deiret wychodzą tylko trupy. Tak mówią. Pomyślałem więc, dlaczego by nie spróbować. Przecież zwłoki się pali. Zaczęli palić, jak się zorientowali, że taki staruch jak ja im uciekł. Wcześniej wrzucali nieboszczyków do wielkiego dołu. Dół łączy się z kanałem, a kanał wpada do rzeki. A jak już człowiek dostanie się do rzeki, to jest wolny. Damy radę o właśnie. Teoretycznie możemy wejść tą samą drogą, którą ty wyszedłeś. O ile nie przeszkadza nam towarzystwo rozkładających się zwłok. I o ile przeciśniecie się przez kraty, po mojej ucieczce zakratowali ujście do rzeki. Kraty można wysadzić. Żeby usłyszało nas pół miasta? Mam lepszy pomysł. Oxenfurt zbudowano na elfich ruinach. A te na pewno w którymś miejscu łączą się z kanałami. Jeśli znajdziemy przejście... Dostaniemy się do więzienia. Okej. Podobno Deiret jest strzeżona lepiej niż twierdza Vikovaro. Dobierają strażników spośród łowców czarownic. Codziennie tortury, łamanie kołem. Względny spokój był tylko w święta, jak pili do nieprzytomności. Wolno im pić na służbie? Niby nie, ale wiadomo jak jest. Wiadomo. Twierdzisz, że udawałeś martwego i nikt cię nie zorientował? Za młodu terminowałem u aptekarza ze Srebrnego Miasta. W mojej celi rósł senny grzyb, a na spacerniaku znalazłem wilcze jagody. Wystarczyło zrobić zacier i zjeść go na godzinę przed... Mogło cię to kosztować życie. Jeśli miałem umrzeć... Dobra, dzięki za pomoc. Widzisz? Nie było tak strasznie. Jeszcze rada na koniec. Zmień lokal. Tu wszyscy wiedzą, kim jesteś. Dzięki. Cokolwiek zamierzacie, mam nadzieję, że wam się powiedzie. My też. Bywaj. No, bywaj. Gościu. Dobra. Co robimy? Co teraz? To, co nasz przyjaciel mówił o strażniku. Że piją na służbie. Zoltan mógłby zadbać. Dobra myśl. Ja poszukam przejścia do rynku. Spotkajmy się potem na moście Oxenfurtzkim. Aha, dobra. Nie mam czasu na żadne. Dobra, którędy to wyjść? Tędy. A co byś powiedziała na zabawę? Masz wulgarność wypisaną na twarzy. Dobra, mnie to nie interesuje, szczerze mówiąc. Dobra, idziemy sobie do Zoltka. Oczywiście poprosimy go o pomoc, co nie? W... Widzisz mnie? Nie widzę cię, kotku. Dobra, co miałem wam mówić? A, miałem to na początku odcinka powiedzieć, a to już minęło. I co miałem wam powiedzieć? Jeju. Że tak, że misję powinienem wykonywać... po kolei, co nie? Ale kurczę... Ale jakoś tak mi się źle porobiło, że... Że jakoś tak nie po kolei robię, co nie? Znaczy, mi chodzi o tą misję ostatnie przygotowania. Powinienem najpierw porozmawiać z Triss, później z Yennefer, później z tym Zabalachem i później dopiero Ciri, co nie? I ja to wyczytałem właśnie na takiej jednej stronie. Ja chyba źle porobiłem to, ale mogę się mylić. Mylić się mogę jeszcze, co nie? Najpierw jesteśmy już blisko. I tu chyba mamy blisko... I tu chyba byli... O, mam Zoltana! O, proszę. Zoltan,
Margaritę trzymają w Dejret. Mamy plan. Co mam robić? Załaduj na wóz tyle Mahakamskiego, ile zdołasz i jedź na sygnał Jenet. Podjedziesz pod bramę więzienia i poczęstujesz strażników. Ciężka sprawa. Wiesz, krasnolud pałętający się pod... Rację, nie pomyślałem. W takim razie idę prosto do jej. Miała znaleźć wejście do... Dobra. Dzięki. To pójdziemy ten... Najpierw do Triss porozmawiamy z nią, albo wiecie co? Albo... Nie. Już pójdziemy do Yennefer. Będzie jednak lepiej, wiecie? Już wolę misję zrobić... Wiecie, już w tym odcinku niż później, co nie? Dobra, mamy blisko... Czekajcie, Oxenfurt... O cholera, gdzie ja mam jechać? Tutaj gdzieś. Daleko! Cholercia jasna. Bez kitu, daleko jest, nie? Szczerze, dobra. Nie laguj się, gro, dobra? No, dobrze. Dobra, to lecimy, co nie? Powolutku. Znaczy powolutku, szybko, co nie? I cóż. Już mało co zostało do końca gry. Powiem taki... Zaspoileruję. Dobra, nie będę oszukiwał. Znalazłem taką fajną rzecz. Znaczy rzecz, nie rzecz, ale... nie rzecz, tylko... Którędy będzie szybciej? Tędy. Nie rzecz, tylko stronę właśnie solucja do Wiedźmina Trójki. Ja sobie tak obserwowałem, co nie? Ile mi zostało i tak dalej. Wiecie, ile jeszcze misji? To tylko kilka zostało, ale wiecie jak to jest. One trwają praktycznie dużo, co nie? Przecież. No dobra, ale cóż, uratujemy już tą Margaritę. Brama, Oxenfurt. Szczerze, ja tu rzadko powiem wam, co byłem. Co nie? Znalazłeś wejście? Kilka. Najbliższe jest przez studnię niedaleko stąd. Załatwiłeś pomoc? Sami sobie poradzimy. Zaczynamy? Do dzieła. Pewnie. Wejdź do więzienia przez studnię, dobra. Okej, będzie tu niebezpiecznie. Strażnicy wiedzą o przejściu przez ruiny i obstawili to wejście. Nie wiedzą. Skąd ta pewność? Hierarchowie Nowigradu zadbali o to, żeby zabić pamięć o elfickich korzeniach miasta. Daleko jest ta studnia? Nie istnieją. Nikt nie wie, którędy przebiegają. A już na pewno nikomu nie przyszło do głowy, żeby je obstawić. Aha. Obyś miała rację. No właśnie. Daleko jest te kurde, ta studnia. Troszeczkę. Czy ty idziesz prosto? Prosto. Nie, tędy idziesz. O proszę. Ta. Jest. Mamy. No, jesteśmy na miejscu. Pięknie. To tutaj. Tutaj? Jeszcze niedawno Cembrowina była przywalona kamieniem. Zgodnie z edyktem Hemelfarta sprzed kilkunastu lat. Ale znalazłam dwóch silnych i uczynnych przejezdnych, którzy za drobną opłatą zgodzili się usunąć głaz. Uhuhu! No nieźle. Co to? Użyj tego, gdy znajdziesz... Ritę, dobra. To pozwoli... Myślałam, że idziesz ze mną. Nie idziesz ze mną? Przedzieranie się przez ruiny i kanały pozostawiam specjaliście. Jasne. Lepiej przyjść na gotowe. Dobra. Bez zmoczenia ubrania się nie obejdzie. Uhu! Dobra. Wynarzaj się. Dobra, tędy. Ta. Dobra, idziemy. Czy tędy w ogóle jest wyjście? A? Kurde, słabo widzę, powiem wam jednak. Ale powinno być tu. O, coś mamy tu. Jakiś poszukiwacz elfich skarbów. Ta. Dobra, o tam wybijemy teraz najpierw. K
Kurde no, chodźeś tu, głupia babo. Dobra, czekajcie. Czy ja tu coś muszę jeszcze znaleźć? Nie wiem. Szczerze, nic tu nie widzę za bardzo, tak... O. Zamknięta na cztery spusty. Gdzieś tu musi być jakaś dźwignia. Mhm. Bo tego chyba... Dobra. Chwila, nie tędy, tylko... Czy to jest jakieś przejście? Nie, to nie tutaj jednak, dobra. Tutaj. Czekajcie, jak to w ogóle pokazuje nam ta droga, szczerze mówiąc. Tędy chyba. Ta, dobra, mamy. O, coś widziałem. Wow! Nieźle, jakie fajne rzeczy, kurczę. Oczywiście bierzemy. Nie, to tak samo bierzemy, co nie? Nowe. Nowe ciuchy. Dobra, nie, tego nie chcę za bardzo. No kurde, nie... No kurczę. Tu coś mam. Laguje, że nie mogę w ogóle nic zrobić. Kurde. Ajajaj. Tu coś mam. Może to się nada. Ta, dobra, mam. Dobra, nie patrz już tak temu, nie przypatrz. Znaczy nie... Nie przypatrz się temu. Lecimy dalej, szybko tu, szybko. Nie tędy. To powinno wystarczyć. No, kurde! I co? O, mamy! No proszę, jak pięknie. Dobra, którędy teraz? Tędy? Ściana nie wygląda na solidną. Jak nie? Damy radę. Oj, nie to! Fuck, nie to. Mi chodziło z tego. Właśnie. Mi nie chodziło o... Wow! Ale guli? No chodźesz tu. No kurde, wypierdzielaj. Nie, ja nie mogę. No chodźesz tu. No! Pięknie. Oho, coś mamy, coś tu mamy. Nic ciekawego, szczerze mówiąc. Aha, zamknięte. Tutaj zamknięte, zamknięte, dobra. To na to wygląda, że na górę muszę iść. No żeż idźesz tędy. O kurde. Aha, niedobrze. Niedobrze. No nie, nie, po co to brałem, kurde. Mi to jest niepotrzebne, szczerze mówiąc. Co nie? Kurde, co tu jeszcze potrzebne będzie? Chyba nic. Nie, to jest niepotrzebne, mnie. Dobra. Co tu jeszcze takiego mamy? Co muszę tu w ogóle zrobić?
celowójce! No żeż kurde! Co się dzieje? Co się dzieje? To, że się dzieje. O jest! Margarita. Kto... kto tam? Geralt? Mam już od mamy. Wyciągnę cię stąd. To na nic. Bez klucza nie puści. Naczelnik zawsze nosi je przy sobie. Ma pokój na piętrze. No dobra, damy radę. Wracam. Zaraz wracam. A co się będzie tam? Na piętrze, tędy. Ty dziadzie, ty! Kurde, no co za dziad! Masz, dziadzie! Spizgany, kurnia. Powyżej? What? Serio? Ej, jak to powyżej? Przecież ja tu wlazłem już na najwyższe... te. Jakieś ostatnie słowa. Wow, 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 wow. Dobrze. Siakrę. Bardzo pięknie. Oho! Strzelają, napierniczają. Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Chodźcie tu! Wow, no nie! No nie! No to chodź tu żeż! Kurde, wypierdzielać mnie stąd! Ty dziadzie spierdzielony. Wypierdzielaj mnie stąd, okej, ziomuś. No chodźesz tu. Kurde, co za dziad. Wow! Dobry jest! Aj, spadaj! Ty dziadzie spierdzielony. Kurde, dziadzie ty.
No chodź tu. Masz, dziadzie, ty. Dobra. Co my tu mamy? Zaraz. Mi chodzi o to. Nie, to. To powyrzucam sobie. Dobra, może być tak. Czekajcie, jak to się schodziło tu na dół? Tędy. Mam już. I to na dół, czy jak? Tak, na dół. Dobra, mam. Dobra. Jest, mam. Pięknie. Co robisz? Zaraz będzie tu Jen. O, jest! Jak szybko. Rita, co oni ci zrobili? Jak dorwę tych skurwysynów. Nie pomogę, jeśli dożyję. Muszę ją stąd zabrać, natychmiast. Nie przejdę przez portal z wami obojgiem. Musisz sam stąd wyjść. I tak nie lubię portali. Idźcie. Ja tak myślałem, że on tak powie. Którędy po każdym mógł coś takiego zrobić jak... Nie mogę, no! Kudzisz w demole, się wkurzę zaraz na nich. Wydosnę się z więzienia, dobra, a mogłem tamtędy, jak wtedy, ale dobra, tędy będzie szybciej może. Och, jak pięknie, kolejny poziom, wow. No co ty robisz, Geralt, kurde, co tam takiego przeszkadza ci, co? Kurde. Dobra. Co jest? Tu jeszcze ktoś jest, kurde, z tych... Dorwę go. Go tam. No właśnie. Och, jak pięknie. Tak to się robi. Dobra, czy ja stąd wyjdę? Oczywiście, że nie wyjdę. Dobra, trzeba będzie na górę ten poskoczyć sobie teraz. Czy tędy jest jakieś wyjście? Pewnie, że jest. No oczywiście, że tak. No, pięknie. Zadanie zaktualizowane. Och, jak pięknie. I koniec zadania, czy jak to jest? Tak! Dobra, fajnie, pięknie. Zadanie zakończone. Pięknie. Dobra, czy tu gdzieś mamy... drogowskaz? Zaraz zobaczymy, czekajcie. O, gdzie ja idę? Nie w tą stronę idę, fuck. Nie tu, nie tu. Czekajcie, tędy. Tak, tędy, dobra, mam. Nie, czekajcie, źle idę chyba. Czekajcie, zaraz, dobrze. Dobra, lecimy. No i pięknie, fajnie, załatwione zadanie kolejne, elegancko. Dobra, tu gdzieś mam drogowskaz, co nie, jak dobrze, dobrze wiem. Tak jest, mamy, fajnie, pięknie. Nikt się nie dowiedział o tym, o... Nie dowiedzieli się w ogóle o tych zabiciu tych strażników naszych, znaczy nie naszych, tylko ich, co nie? Dobra, porozmawiamy z nią, co nie? Przecież. Tędy, mam. Nie spędzaj się tu. Bo co? Bo co? Bo mogę, bo to jest mój ten. Mój klub.
Nie żartuję, moi drodzy. Dobra, idziemy na górę, bo ona chyba na górze siedzi, co nie? Dobra, kurde, uspokój się już, gro. No, dobra. Kto przyszedł po ciebie? Mam, dobra, mam Triss. Witaj, Triss. Czy ty postradałeś zmysły? Sami pojechali? Jak mogłeś tak narażać Ciri? Przepraszam. Nie powinienem. Całe szczęście, że wszystko dobrze się... Wiem, ale najważniejsze... Poza tym cały czas tam byłem i kontrolowałem. Może... się za bardzo nie wkurzyła. Jak idzie, o właśnie. Jak idzie z lożą? Nie jest dobrze. Ida odmówiła, a Francesca za żadne skarby nie od... Nie wiemy, co się dzieje z Fringillą. Nie byłyśmy w... Razem z Jen odbiliśmy Margaritę. Wiem. Jaskier przygotował jej pokój. A co z Keirą i Filippą? Keira? Myślałam, że kto jak kto, ale akurat ty będziesz wiedział. Mało kto potrafi odmówić czarodziejce. Chyba dobrze zrobił. Miała swoje sposoby, żeby postawić ale gdy zażądała notatek czarodzieja Aleksandra, odmówiła jej. W gruncie rzeczy Keira potrzebowała impulsu, żeby zacząć nowe życie. Znalazła go w zupełnie nieoczekiwanym miejscu. Po latach nikt nie pamiętał, że twórczyni leku na zarazę Katriony ukrywała się jako wiejska czarownica. Widziałem gorzej dobrane pary. Mam nadzieję, że im się poszczęści. A ja, że nam poszczęści się z odnalezieniem Filipy. Przeprowadziłam małe dochodzenie i do... Mianowicie? Wolisz krótszą czy dłuższą wersję? Niech będzie ta dłuższa już. Mów wszystko ze szczegółami. Po ucieczce z Lockmuin trafiła tutaj, do Nowigradu. Poprosiła o pomoc dawnego kochanka, czarodzieja Artura de Vlessa. Filipa i dawny kochanek. Coś czuję, że ta historia nie skończy się słowami, żyli długo i szczęśliwie. Filipa wystawiła go kiedyś na pośmiewisko i Artur chciał się zemścić. Przekonał ją, że... No kurde, nie la... Niedługo potem zaczęły się prześladowania czarodziejów. Tak się złożyło, że podczas aukcji... Zoltan, czyli Filipa cały czas była pod naszym nosem. Była. Aż parę dni temu Zoltan przek... Kurde, nie lag... Żartujesz, prawda? Niestety nie. Pojawił się tu pewien człowiek. Oskubał Zoltana do cna, a na koniec... Oczywiście wygrał, po czym grzecznie po... Kto to był? Wiadomo, gdzie mieszka. Na pewno nie pochodzi stąd. Nikt go... Świetnie. Mamy jak... Mamy to. To jej pióro. My. Zastosujemy hydromancję i rodzaj sortilegii. Spotkajmy się na miejscu, bo chcę zakończyć odcineczek. Możemy się spotkać na miejscu. Dobrze. Przyjdź. Dobra. Okej, moi drodzy. Widzimy się oczywiście w kolejnym materiale i cóż, cześć!